Ja tak, moi drodzy, przychodzę do Was o godzinie, aż zerknę, 23:00, jeszcze w środę. Tak jakoś wzięło mnie, słuchajcie, na wspominki. Dzień uważam za udany. Zresztą mieliście okazję zobaczyć na filmiku, który wstawiłam. Naprawdę radość, duma rozpiera mnie bardzo. Cieszę się, że właśnie dzień nam się udał. Ale powiem Wam, że jedno nie daje mi spokoju. Znaczy może nie tyle spokoju, co jakoś gdzieś tam... Gdzieś jakoś to boli, słuchajcie, bo... 12 lat temu przyszła na świat nasza córka i z rodziców pamiętam tylko o tym ja. Tatuś jak zwykle gdzieś tam umył ręce i ma wywalone. Młoda co prawda widziała się z babcią ze strony tatusia, ale cóż, nie chciała, może bała się zapytać odnośnie taty, a ja stwierdziłam, że nie będę ciągnęła tego tematu i nie będę się pytała, ponieważ moja była teściowa kłamie prosto w oczy. Wiadomo, rodzic zawsze pójdzie za dzieckiem, cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by nie zrobił, to zawsze jest to dziecko. I z jednej strony nie dziwię się, że teściowa broni go jak lwica i nie da złego słowa o nim powiedzieć. Ale z drugiej strony ja już przestałam się przejmować tym, co się dzieje. I po prostu zaczęłam nakierowywać córkę, aby... Chociaż ona i tak, słuchajcie, sama widzi, co się dzieje, że tatuś się nie interesuje, że ma wywalone i tak dalej. Wiadomo, jest to dziecko. I gdzieś tam ją to boli. Mnie pewnie też by to bolało. Ale wydaje mi się, że daje jej tyle miłości, że wystarcza za mamę i za tatę. Przykre, ale tak jak mówię, jakieś takie wspominki mnie wzięły. Miejmy nadzieję, że jutro będzie nowy, jeszcze lepszy dzień, z lepszym humorem, bez wspominania, bez jakichś, wiecie, smutków, żali. Oby. No cóż, my mamy dzisiaj taki wieczór, wieczór babski. Pozwoliłam dziewczynom dłużej posiedzieć, zresztą wakacje, jutro nigdzie rano nie jedziemy, dopiero po południu mamy gości, więc można sobie posiedzieć, pooglądać, pogadać, pobić ze sobą i to jest chyba najważniejsze. No nic, ja się odezwę do Was już w czwartek z rana, mam nadzieję. Pozdrawiam. Witajcie, moi drodzy, w czwartek, 5 lipca. Jest chwilę przed 8. Ja jestem niewyspana. Tak, poszłam spać około 2:00. Później jakaś mucha zaczęła latać i mnie obudziła. I czas było wstać, bo już tu nie szło się odganiać od niej. Mam strasznie wyglądam po tej nocy i postanowiłam sobie zrobić maseczkę już z samego rana. Intensywna regeneracja, serum, zastrzyk energii, usuwa oznaki zmęczenia, biominerały i skoncentrowana witamina C z Perfekty. Zobaczymy, co to ciekawego wyjdzie. Myślę, że nawet paznokcie muszę
dzisiaj ogarnąć, bo wczoraj już nie było kiedy. No nic, ja nakładam na siebie maseczkę i zobaczymy, czy usunie moje oznaki zmęczenia. Ja takie serum mam, szczerze powiedziawszy, pierwszy raz. Ogólnie wrażenia póki co, ja tutaj tak czytam, że tutaj nie ma, że zmyć i tak dalej. Tylko nałożyć na dzień i lub na noc zamiast kremu lub pod krem w przypadku cery suchej. Polecane 2-3 razy stosowanie lub w razie potrzeby. Ja nałożyłam sobie taką grubszą warstwę, odczekam kilka minut, a później to sobie wsmaruję i zobaczymy, co to będzie. Szczególnie taką grubszą sobie warstwę wzięłam pod oczy, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, bo coś zaczyna mnie szczypać, ale jest to jeszcze do zniesienia, nie jest to jakiś tam, wiecie, ból szczególny. Tak więc no zobaczymy. Tutaj zawiera skoncentrowaną witaminę C, jak mówiłam, która zapewnia intensywną regenerację i rewitalizację skóry. Dodatkowo delikatnie rozjaśnia i zmniejsza widoczność przebarwień. Biominerały dostarczają komórkom energię potrzebną do regeneracji, a mi się to dzisiaj bardzo przyda. A olej karotkowy odżywia cerę, chroni przed starzeniem oraz koryguje koloryt. No mi troszeczkę i tak buzia się opaliła przez te słońce, które za oknem, może nie każdego dnia, ale jednak gdzieś tam trochę świeci. Bo tak bym była totalna bladziocha. Zresztą kto z nas by nie był, prawda? Tak więc ja odzywam się za chwilę. Pa. Powiem tak, jeżeli chodzi o te serum, nie do końca usunęło oznaki zmęczenia, tak jakbym sobie tego życzyła w dniu dzisiejszym, dlatego chyba później zrobię sobie płatki te hydrożelowe pod oczy, ale to jeszcze zobaczymy. Jedno jest pewne, fajnie nawilżyło buzię. Ja tak nie wiem, jak się ustawić, bo słońce świeci. Fajnie nawilżyło buzię, to jest fakt i to jest duży plus. Może też, gdybym troszeczkę dłużej potrzymała, ja potrzymałam chyba z 10 minut, więc to może za mało było. Może gdybym miała mniejsze oznaki zmęczenia, to efekt byłby większy i byłby wow. Niemniej jednak jestem zadowolona. Te takie pieczenie, mrowienie, które pojawiło się na początku, o którym Wam powiedziałam, pod oczami zniknęło. Nie było jakichś tam później problemów, tak więc cóż, czas zacząć dzień. Ja przyszłam na dwór, nadaję do Was z dworu, ponieważ szukam kota, nie wrócił na noc do domu. Gdzieś tam coś słyszę i za chwilę zacznę go szukać. Wam, moi drodzy, póki co życzę spokojnego dnia. Ale odzywam się do Was jeszcze później. To pa. Zobaczcie, jak jest pięknie. Dziś znowu słonecznie. Nie spojrzałam, ile mamy stopni, ale dzisiaj znowu będzie gorąco. I cóż, miało być pyszne, zdrowe śniadanko z chlebem, z orkiszem, ale niestety mój chleb biedronkowy zepsuł się w ciągu 2 dni. Nie wiem, czy to za ciepło było, czy za szybko był pakowany i zaparował, nie wiem. Dlatego będzie w miarę zdrowe. Z moją papryką własnoręcznie zrobioną. Serkiem. Serkiem takim. Rewelacyjny. No i do tego rzodkiewka. Niestety białe pieczywo. Ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Smacznego. Korzystając z okazji, że
pranie się pierze, ja postanowiłam trochę pogracować przy tujach, bo jak wiadomo, zielsko rośnie szybciej niż człowiek by chciał, dlatego zabieram się do dzieła. Żeby nie było, że nic nie robiłam, ponad godzinę i taczka jest. Ze mnie się leje, zmykam do domu, troszkę się orzeźwić. Tak więc czas do domu schodzić się. Odnośnie jeszcze tylko chciałam tych wczorajszych lodów, co Wam mówiłam, kaktusów grejpfrutowych. Szczerze powiedziawszy, są ohydne. Jest tam chyba jakaś czekolada w nich. Jedynie co jest, to jest jak końcówka już jest loda, właśnie taki typowy grejpfrut. To tak, to jest fajny smak, ale pierwszy posmak i w ogóle to taki ble. Wstawię Wam zdjęcie. Także ja osobiście tego rodzaju kaktusów nie polecam. Tradycyjny jest najlepszy. Produkt, który mogę Wam polecić, są to świeże kluseczki gnocchi nadziewane pomidorami i serem mozzarella. Tu można je gotować, smażyć, o właśnie już mi się masełko topi. Powiem Wam, że jest to rewelacja. Zobaczcie. Ja wiem, że to może nie jest jakiś szał ciał, ale w Biedronce pojawia się to okazjonalnie. Koszt takiej półkilogramowej paczki opakowania to jest jakoś 8 zł. Dwie osoby są w stanie się tym najeść, jeżeli jeszcze dorzucicie coś tam na jakieś mięsko czy coś, ale jeżeli chodzi o dzieci, to chyba, że dzieci są bardzo, bardzo żarte i są wielkimi głodomorami, to może im nie starczyć na dwie osoby, ale u nas się to sprawdza. Jest to super alternatywa dla szybkiego obiadu, jeżeli nie ma się pomysłu. U mnie dziś na obiad cukinia smażona w bułce. Proszę nie patrzeć na ten bałagan w zlewie i brudną kuchenkę. Oczywiście, żeby, ja wiem, że to jest mało dietetyczne danie i tak dalej, ale żeby było mniej tuczące, mimo wszystko odsączam z tłuszczu na ręczniku papierowym i do cukinii bardzo dobrze sprawdza się sos. Już Wam pokazuję, jest to sos słodko-pikantny chili z firmy Tao Tao. Nie wiem, nie miałam innej firmy, zawsze kupuję, jeżeli już, to kupuję ten z tej firmy i u mnie się on rewelacyjnie sprawdza, czy to do sajgonek, czy właśnie do cukinii, czasami do jajecznicy nawet. Także gorąco Wam polecam. Może, ja wiem, że jest cukier, że może skład nie jest super, ale człowiek miałby sobie wszystkiego odmawiać, to by zwariował. Ja, moi drodzy, przyszłam znowu w poszukiwaniu kota Stefana. Gdzieś nam zaginął. Nie ma. Od wczoraj się nie pojawił w domu. Na dworzu, słuchajcie, jest tak gorąco, że nie chce się, naprawdę nie chce się siedzieć i dlatego ja szybko zmykam do domu, ale jest godzina gdzieś tak około 15 chyba. Ja zmykam do domu, ponieważ no my już jesteśmy po obiedzie. Ja zdążam w międzyczasie sobie zrobić paznokcie i teraz zmykam przygotowywać jakąś kawkę i ciacho, ponieważ ma przyjechać moja mama z bratem i moja chrześniaczka do mojej córki na urodziny. Takie trochę, wiecie, zbierani goście są, bo ale leci samolot. Nie wszyscy w jednym czasie mogli i nie mogliśmy się właśnie spotkać, dlatego to tak jest wszystko rozłożone.
I cóż, ja gorąco cały czas Was zachęcam, moi drodzy, do wzięcia udziału w rozdaniu. Prosiłabym tylko, abyście pod filmikiem z tematem rozdanie pisali, że chcecie wziąć udział. Ja oczywiście zaakceptuję, obojętnie pod jakim filmikiem byście to gdzieś tam przez przypadek, wiecie, zapisali, ale jednak prosiłabym pod tym filmikiem właśnie rozdanie. Jest on chyba 4 filmiki wstecz, więc za daleko nie będzie trzeba szukać, chyba że uda mi się podlinkować, ale z telefonu to tak trochę ciężko zrobić. Tak więc gorąco, gorąco Was zachęcam. Dzisiaj 5 lipca, więc tego czasu jeszcze troszeczkę zostało. Dziękuję oczywiście za wszystkie subskrypcje, komentarze, za łapki w górę. Za łapki mniej, może trochę mniej. Za łapki mniej, ojej, za łapki w dół. Troszkę mniej, ale też się zdarzają i cóż, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Moi drodzy, tak więc cóż, ja życzę Wam wszystkiego dobrego, do następnego razu i jeżeli podobał Wam się dzisiejszy vlog, to oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, to gorąco Was do tego zachęcam, naciśnijcie również dzwoneczek, aby być ze mną na bieżąco. Ja z Wami się już żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa.